Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Zapraszam dzisiaj na haul, taki troszkę nietypowy haul, bo część rzeczy dostałam, część rzeczy jest jeszcze sprzed kilku tygodni, część rzeczy jest zupełnie nowych. Mam też kilka rzeczy do domu, które chcę Wam pokazać i będę pokazywać przy okazji też od razu, jak mierzę te rzeczy, przynajmniej te, które są dla mnie. Kochani, zacznijmy od początku. Jako pierwsze chcę Wam pokazać stylówkę ze spódnicą jedwabną, która była w poprzednim haulu. To jest taka spódniczka z H&M-u, taka z ukosem, jedwabna, czysty jedwab. Pierwsze zobaczcie sobie przebitkę właśnie z tą stylówką. Tutaj na pierwszym zdjęciu ta spódniczka do takiego topiku bardzo obcisłego, z nawiązującymi kolorystycznie takimi cekinami na dekolcie. O, ja tutaj bym oczywiście włożyła sobie stanik bez ramionczek do tej bluzki, bo ona jest, ma bardzo cienkie te ramionczka, ale tutaj nie przebrałam i tak może minimalnie prześwitywać. Taka troszkę wieczorowa, mało formalna stylizacja na lato. Bardzo cieniutki strój. Do tego mała torebeczka. Wyobrażam sobie ewentualnie jakaś narzutka czy żakiecik i byłoby super. Do tego sobie założyłam tutaj takie złote sandałki na obcasie, bo ta taka długość, mimo że ze skosem, to jest raczej midi i ładnie się prezentują nogi właśnie w sandałkach na obcasie. Tutaj złote sandałki. Druga wersja jest takim mikrosweterkiem, też z jedwabiu, z bawełną. Bardzo fajnej zresztą firmy Nougat London. Super jakości rzeczy, powiem Wam, oczywiście też z lumpeksu. Przypominam, że wszystkie te stylówki są z rzeczami z lumpeksu. I w zasadzie nawet nie daję tutaj moich rzeczy, które kiedyś tam kupiłam nowych, tylko są to stylówki w 100% second handów. I kochani, mam nadzieję, że ta stylówka się Wam podoba. Mnie ta spódnica zachwyca. Oczywiście ona jest raczej na jakąś okazję, więc tak na co dzień, na lato, na jakieś nieformalne wakacje sobie jej nie biorę, bo po pierwsze się mnie, po drugie nie będę miała okazji jej włożyć. A tak a propos, jadę dzisiaj właśnie na wakacje, jeszcze na 4-5 dni, bo jest ładna pogoda i postanowiłam wykorzystać ten czas. Tym razem taki rodzinny wyjazd, ale nad wodę, więc mam nadzieję użyć jeszcze troszeczkę wakacji. Kochani, idźmy dalej. Sukienka, którą mam na sobie, to jest ostatnia moja zdobycz sprzed dosłownie 3 dni. Jestem zachwycona tą sukienką. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Jest przepiękna. To jest sukienka z Zary. Nie wiem z jakiego sezonu, tak szczerze jeszcze nie sprawdziłam tego, ale to jest 100% wiskoza. Jest bardzo lejącym materiałem. Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie. To jest taki naprawdę mega, mega lejący materiał. Przewygodna. W ogóle się nie mnie, co mnie bardzo zaskoczyło, bo wiskoza ma to do siebie, że raczej właśnie mnie się. Natomiast ta sukienka się nie mnie, bo to jest taka, nie wiem nawet jak to nazwać, taki jedwab wiskozowy, dosyć gruby, ale bardzo przewiewny. I ona ma świetny krój, ma krój takiego kimona jakby, zobaczcie. Mnie się to mega podoba, troszkę przypomina krojem szlafrok, ale jest świetnie dopasowana w talii. Myślę, że to tutaj widać i krój tej sukienki wyszczupla figurę, co jest rewelacyjne po prostu. Zobaczcie sobie tutaj z tyłu, uważam, że naprawdę pięknie podkreśla talię ta sukienka. I ma bardzo oryginalny krój. No i ten kolor też jest dla mnie rewelacyjny. Czarne tło i te piękne żurawie, takie w stylu japońskim, niby jakieś grafiki japońskie czy akwarele z liśćmi w moim ulubionym takim turkusowo-zielonym kolorze. No bajeczne, po prostu bajeczny wzór. Naprawdę zachwycił mnie. I po przymierzeniu tej sukienki po prostu nie mogłam jej z siebie zdjąć. I już wczoraj w niej byłam na koncercie, na którym śpiewałam. A oczywiście nie na scenie, ale poszłam w niej, ponieważ bardzo chciałam ją już wypróbować. Uważam, że naprawdę jest przepiękna i tutaj ma takie wiązanie. Pokażę Wam przy okazji właśnie, o, tak to wygląda, bo to jest taka kopertowa sukieneczka. Można ją rozwiązać i zawiązać bardzo łatwo. Można ją sobie też obwiązać kilka razy, o, na przykład tak, jeśli się nie chce mieć takiego długiego, tu wiszącego wiązania i zrobić sobie takie troszeczkę krótsze wiązanie, też w porządku według mnie. Troszkę duży dekolt, bo to jest dekolt kopertowy i mało się schodzi, więc ja tutaj taką srebrną spinką sobie troszkę go spinam. Myślę, że jest naprawdę piękna. Naprawdę jestem zachwycona. Kosztowała 22 zł, więc to nie jest jakiś bardzo tani zakup, ale za taką sukienkę w sklepie na pewno dalibyśmy kilka stówek, bo to jest naprawdę
mega, mega ciuszek i bardzo fajny, modny. W dodatku, nie wiem czy wiecie, ale teraz bardzo modne są motywy takich tropikalnych ptaków. No i to według mnie podpada pod tą kategorię. Ptaki są i tropikalne, bo takie żurawie raczej nie są u nas spotykane. Także jestem zachwycona. Do tego zobaczcie, taka stylóweczka na szybko. Takie sandałki, które już kiedyś pokazywałam, właśnie też z lumpeksu, z cienkimi paseczkami na klocku i z kwadratowymi przodami, czyli super modne. No i myślę, że to jest taka i na wieczór, i na popołudnie, a nawet mogłabym pójść sobie w tym w dzień gdzieś nawet do pracy. Nie powstydziłabym się naprawdę w tej sukience, nawet dosyć takich eleganckich okazji jak teatr czy opera. Ta-dam! No, jak widać, jestem z niej bardzo zadowolona, także super zakup. Napiszcie, co myślicie o tej sukience, bo no, tak jak mówię, dla mnie to jest na razie numer jeden, jak chodzi o ten haul. Przy okazji chcę Wam pokazać, bo kupiłam sobie ostatnio piękną, to znaczy właściwie dostałam na imieniny taką piękną zawieszkę w kształcie muszli, bardzo modny motyw teraz. Ona jest ze złota, takie normalne, prawdziwe złoto, 585 próba i... zamówiona jest z takiego sklepu z komponentami jubilerskimi, z jednego z takich dużych sklepów i oni robią takie różne ozdoby na zamówienie. Podpowiem Wam, że jest to dużo tańsze niż zakup u jubilera. Pójdziecie do sklepu, zapłacicie za coś takiego ponad 200, natomiast za niewiele ponad 100 zł można sobie zamówić taki fajny prezent. Na zamówienie czekamy około 2 tygodni, ale warto, bo jest dużo taniej i naprawdę można wybrać spośród bardzo, bardzo wielu wzorów. No i to jest złoto, nie jest to żadna półszlachetna, nieszlachetna biżuteria, że tak powiem, z sieciówki. I w dodatku tutaj ja chciałam właśnie taki uzyskać efekt takich podwójnych łańcuszków. Tutaj na dekolcie mam taką zawieszkę też złotą z perełką, która jest pamiątką rodzinną. No i krótszy łańcuszek właśnie z tą muszelką. Myślę, że to wygląda ślicznie. Dobrze, kochani, idziemy dalej. Następna rzecz to prezent. Dostałam tą bluzeczkę od bardzo dobrej znajomej z teatru, w którym gram. I od tej znajomej, która ma lumpeks w Krakowie, który mam nadzieję niedługo odwiedzić i być może zrobię Wam stamtąd relację. Śliczna bluzeczka, taka z tyłu z zameczkiem. I tutaj z przodu jest koronka. Ma taki brzoskwiniowo-różowy kolor, więc bardzo twarzowy. Naprawdę, zobaczcie sobie w przebiteczkach. Tutaj gdzieś nagrałam kawałek dla Was takiej stylówki właśnie z tą jedwabną spódnicą, bo już nie chciało mi się jej zmieniać. I na wierzch jest założona ta właśnie bluzeczka. Ona bardzo ładnie leży. Troszkę do tej spódnicy jest za długa według mnie. Ale prócz tego jest świetna i będzie fajnie wyglądała w lecie. Do środka, do spodni, takich jasnych też fajny ciuszek. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. Kolejna rzecz to coś właśnie do teatru, kochani. I wczoraj występowałam już w tym na scenie. To jest taka narzutka firmy Next. Bardzo fajna firma. I zobaczcie, ta narzutka jest, to jest sztuczne oczywiście, ale to jest właśnie typowo sceniczny, taki bardzo, bardzo wieczorowy, elegancki ciuszek. Narzutka w kształcie takich jakby skrzydeł muchy. To jest bardzo ciekawe i pasuje do takiego stylu lat 20. I zobaczcie, ona jest wyszywana takimi koralikami. Ja tu podejdę bliżej. Koraliki takie białe na po prostu takim tle z tiulu jakby lejącego. Ma tutaj zapięcie. Tak mogę ją sobie zarzucić, żebyście zobaczyli, co jest fajne. Ja w niej śpiewam piosenkę Mickiewicza o komarze. I właśnie ona trochę wygląda jak skrzydła. Tutaj może na tej sukience słabo to być widać, ale faktycznie przy takim bardziej obcisłym kostiumie z cekinów to wygląda jak takie mikroskrzydełka i wydaje mi się, że jest to przepiękny element, który w światłach jeszcze się błyszczy dzięki tym koralikom i naprawdę wygląda bajecznie. I kochani, to było... ta rzecz kosztowała o 15 zł, ale była z metką. Normalnie była to nówka sztuka, także za 15 zł taki piękny kostium, który na pewno jeszcze będzie można wykorzystać do jakiejś sukni dodatkowo. No to bardzo, bardzo byłam zadowolona z tego zakupu. Następna rzecz to sweterek, również prezent od tej samej bardzo życzliwej osoby.
i zobaczcie, to jest oczywiście rzecz używana, ale w świetnym stanie. I ja planuję ten sweterek nosić jako nawódkę w razie zimna na tą sukienkę, którą właśnie mam na sobie. Zobaczcie, to jest sweterek z bawełny, z takimi bardzo fajnymi elementami na plecach. O, taki ażurowy wzorek, bardzo cienki, ale coś ociepla, bo jednak czasem wieczory w lecie, już szczególnie w sierpniu, bywają dosyć chłodne. I nawet ja powiem Wam, że ja nie będę tego sweterka zakładać na rękawy, ponieważ rękawy sukienki właściwie nie pozwalają na użycie czegokolwiek, co wkładamy na ręce. Natomiast właśnie taka, jako taka ocieplająca narzutka, jak najbardziej się sprawdzi i ma kolor idealnie pasujący do tych elementów liściowych na sukience. Także fajna rzecz. Myślę, że do innych rzeczy też się przyda, a na razie właśnie planuję to po prostu tak sobie luźno nosić, niby taki też żakiet założony na wierzch sukieneczki. Bardzo dziękuję za prezent. Kochani, mam nadzieję, że ta stylówka też Wam się podoba. Kolejna rzecz to spodnie i te spodnie to jest też jedna z moich ulubionych rzeczy. Kupiłam je też kilka dni temu. Firma Must Have, bardzo chwytliwa nazwa, przyznajcie. One są z taką gumą z tyłu, więc bardzo, bardzo wygodne, z wiskozy, bardzo przewiewnej. To zresztą może widać. Niestety nie zdążyłam wyprasować tych spodni, bo bardzo się śpieszę, bo właśnie wyjeżdżam dzisiaj na wakacje. Chciałam jeszcze zdążyć nagrać dla Was ten haul. No i one są troszkę pomięte, ale na przebitkach możecie zobaczyć, jak one leżą na figurze. Bardzo mi się podobają, są bardzo właśnie wygodne, lekkie, lejące, cieniutkie i mają bardzo fajne wiązanie z wysokim stanem, także modne i wygodne. Podsumowując, byłam właśnie teraz też na krótkim wyjeździe w tych spodniach, świetnie się sprawdzają przeciwko komarom, bo powiem Wam, że tak gryzły komary, że takie luźne spodnie, które tam nie dopuszczają do komarów, do ciała, to jest wybawienie w takim przypadku. Bardzo Wam polecam taki patent. Właśnie albo długą, lejącą spódnicę, albo takie luźne spodnie cieniutkie, które wieczorem nas troszkę jednak uchronią. Jestem zadowolona, wyglądają zgrabnie, a do obcasów to już w ogóle nawet elegancko, powiedziałabym. I jeżeli oglądacie moje programy, to wiecie, że uwielbiam ten kolor, po prostu to jest boski kolor. I jest mi bardzo dobrze w takich właśnie turkusach, zieleniach i takich ogólnie mocnych pastelach. I właśnie w tej gamie kolorystycznej, takiej chłodnej raczej. Także spodenki to jest następna rzecz. Kolejna rzecz to spodenki krótkie ze skóry. Kochani, bardzo fajny łup za 9 zł w lumpeksie. Kupiłam spodenki z prawdziwej skóry. Może gdzieś to się uda dostrzec. To jest prawdziwa skóra, zresztą na metce napisane jest Real Leather, firma Gapel. To chyba będzie jakaś, wydaje mi się, włoska firma. Eska spodenki z wysokim stanem, kosztowały naprawdę 9 zł, co mnie mega zdziwiło, bo jednak takie rzeczy skórzane często są dosyć drogie w lumpeksach. Ale może wyprzedaż, bo akurat do tego lumpeksu nie chodzę regularnie, więc tak nie orientuję się super, jakie tam są ceny. Tutaj jest taki typowy, taki oldschoolowy zamek, ale on nie jest bardzo widoczny i powiem Wam, że bardzo ciekawie leżą te spodenki. Dla mnie są troszkę krótkie. I jeszcze nie zdecydowałam, ale wydaje mi się, że je odstąpię koleżance, przyjaciółce dobrej, która lubi taki styl i jest troszeczkę niższa niż ja, więc też te spodenki będą się wydawały u niej troszkę dłuższe być może. Jeżeli nie będą na nią dobre, no to zostawię sobie i będę nosić je po prostu do kryjących rajstop. Na jakieś takie nieformalne okazje, no bo oczywiście do pracy czegoś takiego nie włożę, rzecz jasna. Ale w ogóle bardzo dobrym stanie, świetna, bardzo, bardzo taka mięciutka skóreczka. No więc świetna jakość za małą cenę i w ogóle niezniszczone, niebrudne. Ja je troszeczkę oczywiście przemyłam, jakby zdezynfekowałam, bo takim sprayem do dezynfekcji obuwia zresztą, ale skóra, więc można. I spodenki są super ekstra według mnie. Ciekawe, jak się Wam podobają. No na pewno wygląda to tak dosyć wyzywająco, jak widzicie na stylówkach, więc albo faktycznie jakaś już zabudowana bluzka, bardziej płaskie buty i kryjące rajstopy w moim przypadku, albo ktoś, kto jest troszkę bardziej, troszkę młodszy może ode mnie i troszkę
odważniejszy może to nosić sobie po prostu luzem, tak, do jakiegoś topiku. Też bardzo fajnie będzie to wyglądać. I teraz straciłam bluzkę z oczu. A, no właśnie, kochani, bluzka, która była w stylóweczkach, w stylówce z tymi spodniami zielonymi i ze spodenkami, które przed chwilą pokazywałam. Ostatnia też zdobycz, kilka złotych i to jest firma Vanilla Elements. Nie znam tej firmy, ale jakość tej bluzki jest przesuper. Jest bardzo, bardzo cienka, taka niemal przezroczysta. Także do takiej bluzki polecam Wam zdecydowanie stanik biustonosz cielisty. Przy takim biustonoszu, nawet w przezroczystej dość bluzce białej, nie będzie to widoczne, ponieważ ten biustonosz się nam zleje z ciałem i nie będzie widać, że to jest aż tak przezroczyste. Natomiast jest rzeczywiście z bawełny takiej bardzo cieniusieńkiej, ale dobrej jakości, bo jest w ogóle nierozciągnięta, niezniszczona i ma świetny krój. Zobaczcie, taka idealna długość rękawków. Widać to na stylówce właśnie z tymi spodenkami i bardzo fajny dekolt. Dosyć duży, ale nie przesadzony. Także jeszcze jest to do zaakceptowania. No i taki, wydaje mi się, że taki dekolt też ładnie wygląda, o ile oczywiście ma się odpowiednią skórę zadbaną i zachwycona jestem tą basicową bluzeczką. Naprawdę była bardzo tania i będzie bardzo, bardzo uniwersalna. Ciekawa jestem, jak się Wam ona podoba. Piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do pisania komentarzy. Ja bardzo lubię odpowiadać na komentarze, rozmawiać z Wami, słyszeć, co się Wam najbardziej podoba. Bardzo Was proszę, zasubskrybujcie kanał i po prostu piszcie do mnie, co się Wam najbardziej podoba. Kochani, jedna z ostatnich rzeczy, taka kurteczka do biegania. Rewelacyjnej firmy. Zapłaciłam oczywiście za nią też nie bardzo tanio, bo to jest taka firmówka, firma Carrymore. Tacy sportsmeni będą wiedzieć, co to za firma, bo to jest bardzo dobra i droga firma. Carrymore Run, czyli typowa do biegania, cieniusieńka kurtka, ale właśnie taka z kieszonkami. Tutaj pokazuję na stylówkach, na przebitkach te kieszonki, jak one się zapinają. Tutaj jest taki bardzo obcisły kapturek, w razie jakiegoś lekkiego deszczu lub wiatru pomaga. Ja go nie zakładam, bo bym sobie zniszczyła całkiem już fryzurę. W związku z tym tylko tam pokazuję Wam, jak to wygląda. Takie ściągacze na rękaw. No w ogóle to jest praktycznie nowa rzecz, więc za 25 zł uważam, że no nie mogłam lepiej trafić, bo właśnie kompletuję sobie takie różne ciuchy do biegania na różną pogodę, żeby jeszcze móc w jesieni też biegać. I jestem bardzo zadowolona z tej kurteczki. Naprawdę jest przepiękna i w stosunku do jej prawdziwej wartości i ceny takiej no, jako nowej w sklepie, no to jest śmieszny pieniądz, nawet te 25 zł. Następna rzecz to koszula męska. Teraz już pokrótce, tak o tej koszuli. Koszula z wiskozy, takiej też lejącej. Bardzo mi się podoba. Niektórzy uważają, że wygląda jak piżama, ale dla mnie to jest rewelacyjna. Przepiękny wzór. Bardzo wygodna i mój chłopak się zakochał w tej koszuli od momentu, jak ją przyniosłam do domu. Kosztowała chyba 7 zł czy 8 zł. W każdym razie świetna, świetna rzecz i bardzo stylowo to wygląda do lnianych spodni. Powiem Wam, że super, super, super męska stylówka. Oczywiście nie każdy by się zdecydował na takie wzory, ale akurat mój chłopak jest bardzo osobą barwną i jemu pasuje taki styl właśnie kolorowy. No i kochani, rzeczy do domu teraz. Ostatnie rzeczy to właśnie rzeczy, które kupiłam do domu. Robiłam remont pokoju. Malowaliśmy jedną z sypialni na poddaszu i do tych wszystkich nowych rzeczy w domu postanowiłam coś zakupić i kupiłam takie świetne kosze z takiego sznura i ratanu, czy to jest jakaś rafia taka. Potrzebowałam coś do segregacji ubrań. No i właśnie w tych koszach, jak widać, które były zresztą nowe i kupiłam je po 15 zł, więc naprawdę niedużo, jak na takie nowiusieńkie kosze, bardzo ładne zresztą i bardzo pojemne. Jeden z tych koszy przeznaczyłam na moje body, bo mam kilka, dosyć sporo par body i w związku z tym potrzebowałam jakieś miejsce, żeby to po prostu mi nie walało się po szafie, żeby sobie to tak wrzucić i bardzo wygodne. W drugim mam rzeczy do biegania, też to widać. O, jeżeli to by nawet leżało na wierzchu, też wygląda bardzo ładnie. Fajne, fajne, niedrogie i stylowe kosze do domu. Ciekawe, czy się Wam coś takiego podoba. Ja bardzo lubię taki styl, chociaż ja mam dużo antyków w domu i taki styl rustykalny, to też
też lubię nowoczesność i takie bardzo fajne, pomysłowe rzeczy. Kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was na następne programy. W ciągu tego tygodnia raczej nie wstawię nowych filmików, ponieważ właśnie będę na wakacjach i już raczej nie będę się rozpraszać. Natomiast w następny poniedziałek na pewno planuję coś nowego, może jakieś nowe stylóweczki z ostatnimi rzeczami, albo nowy haul, jeżeli coś jeszcze na wakacjach upoluję. Także kochani, zapraszam Was, dziękuję za wszystkie polubienia i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Oczywiście też pozdrawiam wszystkich Polka tradycyjnie. Cześć!